Dzień dobry, kochani. Witam was bardzo serdecznie. Na pewno jesteście niesamowicie w szoku. Mamy burzliwy czas za sobą. Mamy przewałkę informacyjną, ale nie tylko. Pojawiły się w internecie kontrowersyjne informacje na temat Ariana i na pewno jesteście wszyscy niesamowicie w napięciu, utrzymani. Cóż to się takiego stało? Wiele pytań się pojawiło, więc kochani, jak zaraz będziecie o tym słyszeć, co wszystko miało miejsce, to mogą co niektórym paznokcie pospadać. No jest niesamowita burza się wywołała, ale ja już miałem taką, już czaiłem, że coś tu jest nie tak. Nawet parę dni temu chciałem się skontaktować z Arianem, niestety nie mogłem go dorwać. No dzisiaj się okazało rano dlaczego. Więc witam cię, bracie, cześć. Cześć, bracie. Zygfryd, cieszę się, że weźcie wizę wolnych ludzi. Słuchaj, wiesz co, ja normalnie wczoraj z informacjami o tobie zasypiałem, a ty dzisiaj mnie wypędzasz z wyra. Ja też troszkę nocy zaryłem, wiesz. I kurczę, ale to, co ty mi opowiedziałeś, ja byłem w trymiga totalnie obudzony. Już mi się spać odechciało. Także zacznijmy może od tego, że mamy niesamowity napór kolejnych informacji. Robiłem teraz z Krystianem właśnie rzutkę wszystkiego, jak Georgia Guidestone wyrąbali w powietrze. Już tam płyty wszystkie się poprzewracały, wszystkie kompletnie legły w gruzach, także jestem nawet do teraz podjarany, chociaż niektórzy mówią tak, to jest ta ciemna strona, oni to sami zbudowali, sami przewracali. Słuchajcie, jeżeli budowali, to nie było nam po drodze, ale jak sami będą przewracać to, co zbudowali, to jak najbardziej będzie nam po drodze. Tylko powinniśmy czytać to wszystko, ale dzisiaj spotykamy się z zupełnie innym tematem. Dzisiaj chodzi o to, co dotyczy Ariana. Więc powiedz stary, gdzieś ty był, powiedz do mnie. A żebyś wiedział, tak jest. Słuchaj, po tytule będzie już niejedna rzecz wiadoma, ale żeby chronologicznie lecieć, ja tylko rozpocznę, że pojawiły się niesamowicie kontrowersyjne zarzuty w twoją stronę i dlatego chciałem się z tobą skontaktować, a nie było to możliwe. Zaraz opowiesz dlaczego, więc będziemy dzisiaj o tych zarzutach mówić. Jak do tego doszło, co to jest? Przygotowaliśmy całą listę pytań i odpowiedzi, więc lećmy z tematem. Arian, gdzieś ty był? Słuchajcie, dzisiaj rano się zbudziłem wreszcie we swoim łóżku. Wracając z dwóch prelekcji, tak jak było zapowiedziane i z Łodzi, i później z Kołobrzegu. U Henryka byłeś. Byłem u Henryka Gaszkowskiego, żeby nagrać jeszcze krótki film, o co mnie prosił. No i wracając przez Pilę, w Pile byłem zatrzymany na 48 godzin. I tutaj domagały się wszystkie poetale, gdzie tam występuje, o praktyczne wskazówki. No to odrabiałem lekcje, że tak powiem, praktyczne. Zostałem zatrzymany i słuchajcie, no na 48 godzin, bezprawnie oczywiście, jak dla żywego człowieka przystało. No ale słuchajcie, no jestem z wami znowu i przyjechałem dopiero w nocy i się zorientowałem, że są rzeczy, które się dzieją pod moją nieobecność, a dotyczą mnie. Stąd dopiero dzisiaj, po trzech dniach od ukazania się tego paszkwilu na kilku poetalach i wiedza dla wszystkich i u Roberta i tutaj u Zygfryda, ludzie rozsyłają sobie ten film. Nie ludzie, tylko agenci. Agenci i pożyteczni idioci, ale głównie agenci. Dlaczego? No bo wyjdzie to z kontekstu mojej wypowiedzi. Otóż
Więc może, Arian, może powiemy na początku, nie mówmy o tym, że to jest paszkwil, albo że jest to przez jakiś agentów wysyłane, tylko pojawiła się pewna informacja w przestrzeni dotycząca ciebie i tak powiedziałaś, pod twoją nieobecność. I ty byś się najzwyczajniej bez emocji, bez niczego chciał odnieść do tego, co to jest i tak jak jest. Ty do tego podchodzisz. No więc ta informacja ukazała się w komentarzach do moich wystąpień na dwóch kanałach Wiedza dla Wszystkich i u ciebie na kanale. U mnie się to nie pojawiło. Jest też u ciebie. Tak? A ja, tak, Wiedzy dla Wszystkich pod tytułem Arianie, co robić, część pierwsza, czy warto zapłacić za tę książkę. To były takie tam Roberta, jak on to mówił, złośliwe jakieś tam uwagi, ale ja do wszystkiego się odniosłem, a tam pod tym wszystkim zostały napisane komentarze i po kolei będę tutaj wymieniał. Otóż ja tutaj udostępnię jeszcze ekran, żeby to było wszystkim wiadomo, co ale i jak. Ale chyba był jeszcze, a czekaj, to ja ci muszę tutaj udostępnić. O, udostępniłem ci, także możesz otwierać. Wiesz co, ale chyba jeszcze był jeden taki mniejszy kanał gdzieś tam, który też to udostępnił. To ja wszystkiego nie zdążyłem, bo mnie nie było, tak jak mówię, dwa dni. No ja tego nie śledzę, także ja myślałem... To w areszcie nie ma, tak daleko jeszcze nie poszli, w areszcie nie ma internetu i telewizji. Słuchaj, ciesz się, miałeś okazję na przemyślenia, tak. No słuchaj, a czekaj, udostępnię ekran. Czy widać teraz ten... Teraz papier, widać, tak, teraz widać. No więc pod tym linkiem na górze, pod tytułem tutaj tym tłustym drukiem, a ja nie co robić, część pierwsza, czy warto zapłacić za tę książkę. I teraz po kolei, do wszystkich uwag się odnoszę i to będę robił dosyć sprawnie, raczej szybko, bo nie będziemy tego przeciągać. Monika Polańska, 13 godzin, jak to zgrywałem. Ktoś lub grupa osób stoi za tą książką. To jest pionek, o mnie mowa. Maga dane i palcie na szkło. Mówi o autonomii i byciu wolnym człowiekiem, a prowadzi kilka film. Poczytajcie o tym człowieku. Janusz Grzesiek, kapitan na forach żeglarskich. Bardzo nieciekawy charakter. No tutaj w stosunku do tego, co ma moje pływanie, do tego, czym ja się zajmuję. Jak jeszcze pływałem, to nie byłem Arianem. Teraz jestem Arianem, jestem na nową drogę życia, nowe imię. Pamiętacie, także tutaj zarzut podstawowy, że mam palcie na szkło. No cóż, mam, nie ukrywam, że mam, dlatego, że mam coś do powiedzenia i niektórym to jest nie na rękę, stąd cała ta nagonka. Później omówię jej tutaj oś czasu, od czego się zaczęło, na czym się skończyło, bo to cała seria działań zorganizowanych, jak się okazuje, przez agentów wpływu. To są oczywiście wszystko niki, które tu będę wymieniał. To są wszystko niki takie jednorazowe, za każdym razem inne. No typowa robota agencka, agentury. Także dobrałem się im do dupy, a oni teraz pięknym za na dobre mi tutaj płacą. Więc nieciekawy charakter mnie ocenia. Mówi o autonomii, byciu wolnym człowiekiem, a prowadzi kilka firm. A czy to przeszkadza być wolnym człowiekiem i prowadzić działalność? Człowiek ma prawo z czegoś żyć. Poza tym, odkąd jestem Arianem, nie prowadzę żadnej firmy, jakkolwiek tam jedna jest jeszcze niewykreślona z rejestru, to od wielu lat nie zajmuję się żadną działalnością tutaj zarejestrowaną w Matrixie i w ogóle mnie tutaj nie ma. Jestem odkąd muszę być, ale generalnie mieszkam sobie na wodzie. Także następne pytanie. Robert, wpłacę 10 tysięcy dotacji. To jest do Roberta, tego z kucykiem, wiecie, który tam prowadzi Wiedza dla Wszystkich. 10 pozdrawiamy dotacji. Go z tej strony. Tak, pozdrawiamy go, bo robi Robercie. Dobrą roboty. Tak jest. Robercie, wpłacę 10 tysięcy dotacji, jeżeli przetłumaczysz swojemu gościowi, znaczy mi, że każdy ma go za pośmiewisko i porażkę. No, oczywiście, on na pewno przytuli chętnie 10 tysięcy, ale wątpię potomku Zygmunta, zwróćcie uwagę, jaki ma nick, nie mylić z potomkiem Andrzejem, z potomkiem Zygmunta. Po prostu ktoś chce mieć większą oglądalność i fałszuje, żeby wprowadzić w błąd. To nie jest Andrzej, syn Zygmunta, tylko potomek Zygmunta.
To jest po prostu świadome działanie. Nazwa już jest jak gdyby zastrzeżona, a tutaj ktoś wykorzystuje i na pewno Robert powinien przytulić te 10 tysięcy, ale ten gość na pewno nie ma odwagi cywilnej na 100%, bo ja wszystkich, którzy tutaj piszą, zapraszam do konfrontacji na live'ie, od razu na żywo. Ośmieszę was, obskuruję, wylegitymuję, obnażę was po prostu, wy bandyci, i będziecie mieli za swoje. A następny, Nix Hat Hit, widać jakaś taka nazwa, nie wiadomo jaka. Czy tylko ja mam wrażenie, że tu w ogóle nie ma konkretów? Samo lanie wody, szkoda czasu. No, już bardziej konkretnych napisałem dwie książki, 1200 stron, 150, 200 książek, cytuję kilkaset przypisów, a tu nie ma konkretów w moich wypowiedziach. No, większego kretynizmu to naprawdę jakiś ktoś nie mógł wymyśleć. Następny, Aria, jak się ładnie nazywa, Aria, jeden dzień temu. Książka jest prezentem, w cudzysłowie. Odkąd to za prezent książkę płaci się taką kasę? Śmiechu warte, ale zapewne znajdą się naiwniacy. No cóż, faktycznie, kto chce komuś zrobić prezent, albo sobie nawet, to musi za to zapłacić oczywiście, więc brak logiki rzeczowej i w ogóle jakiejkolwiek, ale odnoszę się do wszystkich tutaj krytycznych uwag. I teraz Wiesława Zielonka, jeden dzień temu. Ty nie jesteś naiwniakiem, po huk to oglądasz. A, odpowiedź jemu. No właśnie, ty nie jesteś tutaj. No dobra odpowiedź Zielonki. Dziękuję, Wiesława. I teraz Wojciech Wincent, jeden dzień temu. Ktoś, kto sprawia sobie lub komuś prezent, zazwyczaj go kupuje, chyba że ukradnie. Też mu ładnie odpowiedział. Bardzo dobrze. Głupia uwaga, mądra odpowiedź. Jeden dzień temu. Info tylko dla tych, którzy lubią problemy. Odpowiedź. Tutaj Turniuk Siegfried też. Jeden dzień temu. Arjan, pierwsi wyznawcy twojej wiedzy siedzą już w psychiatryku i po więzieniach. Czy podjąłeś już akcję ratunkową, czy wsparcie materialne? Nic mi nie wiadomo, że ktoś siedzi przeze mnie w psychiatryku i po więzieniach, szczególnie z powodu mojej wiedzy. Ja jestem tylko informatorem, przekaźnikiem, a nie producentem tych informacji, a poza tym wątpię, żeby ktoś ją w tak krótkim czasie opanował do tego stopnia, żeby się nią posługiwać. To jest tak jak po pierwszej lekcji jazdy samochodem ktoś się chce ścigać w formule pierwszej z zawodowcami. No to raczej to się skończy majnie dla niego i nie proponuję. Raczej uczyć się więcej, a mniej stosować, dopóki nie będziecie mistrzami. Zawsze powtarzałem i powtarzam, macie unikać Matrixa, jego reżimowych tutaj narzędzi w postaci policji i nacisku różnych z ich strony, a to się wiąże z tym właśnie, że się ponosi później konsekwencje, jak harcerz się porywa na zawodowych bandytów. Bo tak trzeba nazwać, jak mnie potraktowali. Zaraz to opowiem o tym, ale póki co następny wpis. Właśnie tacy, których nie stać, powinni przede wszystkim zainteresować się tym, żeby nie dać się okradać Matrixowi. Natomiast samo prawo naturalne bez jego dogłębnych znajomości to nieco za mało. Trzeba myśleć i łączyć wiadomości i ich używać powoli, krok po kroku, z głową. Bardzo dobra uwaga, Małgorzata Margaret. Autorką jest. Dziękuję, Małgosiu. Ja tutaj powiem jedno zdanie wyprostowania. Ja w ogóle nie zajmuję się prawem naturalnym, od tego trzeba zacząć, co wielu myli. Ja się zajmuję ujawnianiem tego, czym jesteśmy zniewoleni, mianowicie zajmuję się prawem morza. Tym zniewolony jest cały świat i zarządzany przez Policy. Bardzo ważna uwaga, bardzo ważna uwaga. Wielokrotnie to było mylone.
Zawsze to jest mylone, dlatego, bo właśnie to jest tutaj dowód na to, na jakim poziomie wiedzy są ci, którzy starają się stosować. Nawet nie wiedzą, czym ja się zajmuję, ale, a podnoszą krytykę. Ale wiesz co, my jesteśmy wszyscy jeszcze w powijakach, jeszcze wszyscy w dziecięcych bucikach, jeżeli chodzi o tą tematykę, to dopiero wszystko się otwiera. Dlatego tutaj ja bym nie zarzucał nikomu zbyt małą wiedzę, bo my ją jakby wszyscy jeszcze mamy stosunkowo małą, tak? Zgadza się, ale ja w ogóle jeszcze nie podjąłem zajmowania się prawem naturalnym. To, co mówię, to tylko dotyka tego tematu, a napisałem, umieściłem na witrynie o prawie naturalnym 100 podcastów i tam można się zapoznać, jak bardzo skomplikowane. Muszę tutaj powiedzieć tą sentencję, którą wiele razy już wypowiadałem, mianowicie niewolnik o niczym nie decyduje. Taki wszyscy mamy status, ze mną włącznie, niewolnika. I niewolnik o niczym nie decyduje, szczególnie o tym, jakim prawom zamierza hołdować. Mamy wszyscy swojego właściciela, jak mówi Pinokio, więc jeżeli jesteśmy statusu niewolnika, a taki właśnie mamy, co już wielokrotnie tłumaczyłem, z czego to wynika, nie będę już szedł tą dygresję kolejny raz, ale mamy taki, to nie ulega kwestii, więc niewolnik nie decyduje, kto jest jego właścicielem i jakim prawom hołduje ten ów właściciel i stąd my mamy tyle do powiedzenia, co ten niewolnik dosłownie 2000 lat temu z łańcuchem i kulą u nogi. My nie decydujemy, my tylko czujemy bat na plecach i tym batem dzisiaj, a tylko się zmieniły atrybuty, tym bat kiedyś dosłowny, dzisiaj to są te odsetki nie do spłacenia i komornik na głowie. I to jest to, dlatego ja nie zajmuję się prawem naturalnym, bo to jest tak, jakby siedząc w więzieniu, mamy status niewolnika, jesteśmy uwięzieni w tym wszystkim i ktoś dostaje od nakremana katalog, gdzie pojechać na wczasy. No na jakie wczasy, jak on siedzi w pudle właśnie, to na jakie wczasy w tym sezonie warto jechać? On sobie tylko może pomarzyć, ale ma pogodę w kratkę, przypominam, więc jakie kino, jakie tutaj rzeczy? Nic takiego nie może mieć miejsca, o niczym nie decydujemy, naprzód się mamy wybić na wyższy level, na wyższy poziom z tego niewolniczego i wtedy będziemy mogli decydować, jakim prawom będziemy hołdować. Wszyscy mylą też również samo prawo naturalne z prawem powietrza. To, co mówią niekrzywcinni, szkodę natychmiast wyrządzoną napraw według swoich możliwości, to jest właśnie definicja prawa powietrza. Ono jest takie proste i kto żyje w zgodzie z nim, żyje ze wszystkimi innymi. Ale nie mylić tego prawa powietrza z prawami innymi, na przykład naturalnymi. Naturalne prawo wcale nie jest takie proste, jest rozbudowane i tego, kto ma tam szczegółów głód, to proszę, zapraszam na witrynę, tak jak powiedziałem, 100 stron w podcaście o samym prawie naturalnym, więc się trochę wam rozjaśni, z czym ja się zajmuję wówczas. Owszem, napisałem o tym, ale nie to jest moją domeną, bo rozumiem to, że naprzód trzeba wybić się na wyższy level, być wolnym człowiekiem. Wolny człowiek może wybierać, a niewolnik o niczym nie decyduje, powtarzam. Więc to jest nasze główne zadanie. Dobrze, następny punkt. Jadwiga Wolszyn, 10 godzin temu. Robercie, sprawdzaj swoich rozmówców. Szok i wiele wykrzykników. Pozdrawiam serdecznie. Czyli sprawdzamy Ariana, innymi słowy miała na myśli. Następny. Jarosław Arkuszewski, 5 godzin temu. A co, jeśli WDW, wiedza dla wszystkich, znaczy, jeśli także umoczona w przekręty i celowo zapraszają takich typów spod ciemnej gwiazdy, no dosyć pojechali mi po rajtach. No niestety nie jestem tym typem spod ciemnej gwiazdy, a Robert na pewno nie ma złych intencji. Nagrałem z nim kilkanaście różnych i potem przerwałem, ponieważ musiałem właśnie się tutaj skupić i pilnie zakończyć tą drugą część. Robert jest bardzo empatycznym człowiekiem, lubię go słuchać już za sam fakt, jak on się pojawia, to już lubię załączać audycję tylko dlatego, że on tam jest. Lubię tych ludzi. Jest wiele kanałów, na których można opierać swoje informacje. Tutaj się pojawiły te wzmianki o tobie na różnych mediach, nawet
NWK24 też pojawiły się, też była mowa o tobie, nawet o mnie tam wspomnieli. Też dziękuję chłopakom, że wzmiankę zrobili. I pamiętajcie, kochani, że wszyscy mają prawo do swojego zdania. Natomiast też zachęcam każdego do weryfikacji tego zdania, ponieważ my opieramy się na informacji, która jest wokół nas. I niejednokrotnie informacje są wymieszane. Ludzie niekiedy są w pewnym takim marazmie. Do nas dochodzi gulasz informacyjny. I te prawidłowe, i te mniej prawidłowe. I do was, każdego jednego z osobna, do empatycznych ludzi o otwartych sercach jest to kierowane, abyście przepuszczali te informacje przez siebie i wyciągali odpowiednie wnioski. To jest praca, która jest zbiorowa, ona dotyczy nas wszystkich. Jeżeli ktoś ściemnia, jeżeli teraz dajmy na to, Arian ściemnia i teraz my go tu weryfikujemy, my go bierzemy, ja go tutaj obnażam do majt. Musi się rozebrać, musi o wszystkim powiedzieć. Jeżeli Arian będzie ściemniał i będzie nas za nos wodził, to niedługo wyjdzie to na jaw. Dlatego powiedziałem, słuchaj, dawaj, stań przed tym wszystkim i mów, jak jest. Po kolei, kim byłeś, kim jesteś, wszystko ma znaczenie. Ale nawet jeżeli ktoś z nas, i to jest to, co było przy kamieniowaniu Magdaleny, historia biblijna, niech każdy zweryfikuje siebie, czy wszystko w życiu nam się wszystkim udało. No też weszliśmy gdzieś do jakiegoś szamba. Ja to tyle razy powchodziłem, że dziwię się, że mnie oglądacie, tak? I że słuchacie tego wszystkiego. Każdy ma czarne za pazurami. No tak to już jest. Ale naszym zadaniem jest podnieść się z tego wszystkiego i iść w dobrym kierunku. Także tutaj, kochani... Zygi, pozwól, że będę jechał, bo mam, wiesz o co mam w zależy jeszcze. Następny komentarz. Jarek S. 4 godziny temu od nagrania tego filmu. Końcowe słowa, że Putin jest po stronie dobra całkowicie mnie rozbawiło. Jakkolwiek by go nie nazwać, to na pewno mordercą w pełnej krasie. Więc tutaj kurtyna się rozdarła. Więc to mi zarzucają, że ja go tam... Gloryfikujesz. No, nie gloryfikuję, tylko go przedstawiam w obiektywnym świetle. Natomiast ktoś daje wyraz temu, że kompletnie nie ma pojęcia rozeznania w sytuacji, ale oczywiście to jest z pewnością raczej nie pozytywny idiota, tylko właśnie jakiś agent, bo taki bzdur to znaczy, że on w ogóle nie słucha nawet twojego kanału, tylko tu specjalnie wszedł, żeby to powiedzieć, bo ty mówisz to samo, co ja w zasadzie, a tutaj gość oderwany od rzeczywistości wygaduje te mainstreamowe brednie, czyli wiadomo kto. Dobra, następny. WDX, 6 godzin po nagraniu programu. Ciekawe, kropka. Kilka przekazów temu mówił, że czerwony tusz to jakieś bzdury. No ja płacę dolarami przeciwko orzechom, jeżeli ktoś znajdzie taki wpis, kiedy ja mówię albo napisałem, że czerwony kolor to jakieś bzdury. Wolny człowiek to także bzdet. No to widać kolejny szur, foliarz. Niekorzystanie z dowodu osobistego to też bzdury, a teraz ma inny tak zwany dowód. To prawda, czy się mylę ja, czy błądzi Arian? Zapytanie. Ja zaraz pokażę ten dowód i opowiem, co mnie spotkało w konkretach. Właśnie o to chodzi. To się dowiecie, ale ja się chcę odnieść do wszystkich, żeby nie było, że kogokolwiek unikam, że pytania, to ja się nie mogę odnieść, bo pod tym filmem, pod tym paszwilem, który tam te WDW, czy tam te ten kanał 24 tam nadał, to właśnie są wyłączone komentarze i nie mogłem się tam odnieść, dlatego poprosiłem znowu z Zygiego, koło ratunkowe rzuciłem, poprosiłem o koło ratunkowe od Zygiego i dostałem, żeby móc się odnieść do tego, bo już raz kiedyś olałem to właśnie na tych portalach żeglarskich, odnoszenie się do paszkwili i to się zemściło. Trzeba było to jednak storpedować od samego początku. Wtedy uznałem, że to jestem ponad takie coś,
ale słuchaj, jednak, my już, ale jednak my nie, nie musimy, Arian, trzeba my nie musimy się odnieść nic do wszystkiego. Tak, odnieść się to jest jedno, torpedować to jest inne. Niczego nie będziemy torpedować, będziemy tylko wyjaśniać, bo najważniejsze jest wyjaśnienie. A jakbyś jasne ściemniał, prędzej czy później i tak to wyjdzie. Jasne, i mam tego świadomość. Marion E. Magdalena K. 9 godzin temu, jak widać, Arian w końcu osoba, maska czy statek. No, to tutaj to jest dowalone. Osoba, maska czy statek. No, zupełny brak znajomości moich wypowiedzi i czegokolwiek tutaj o prawie morza. Dziewczyna w ogóle nie ma o tym pojęcia, co to jest prawo morza. To daje świadectwo tylko o jej braku świadomości kompletnej i wiedzy. Dobrze, następny. I love rock. I love rock. Ha, czyli kocha rock and rolla. No to rock and roll jest tutaj jak gdyby prawem morza w samej esencji, od samego tutaj powiedzmy sobie nawet XIX wieku już i całego XX, więc to po prostu też świadczy już o kimś, co ma w głowie, no rock and rolla ma w głowie. I teraz treść. Maga dane jak Katarynka, używa słów kluczy antysystemowych, żeby łowić naiwnych takich na jakieś książki, wydmuszki. Zero konkretów, a bzdury do kwadratu. No na pewno nie czytała, na pewno nie miała w rękach. Wzbudzanie jakichś sensacji bez pokrycia. Dla mnie pseudosystemowiec. Jesteśmy statkami, znak zapytania. Dobrze, że nie tramwajami. Co za banialuki, żegnam. No to wyraźnie. No właśnie to jest napuszczony ktoś, nawet twojego kanału ani razu nie oglądał, nawet, ale nie mówiąc mojej wypowiedzi. Arian, widzisz, tutaj jest w pytaniu, w tym, co jest tu napisane, tu jest masę odpowiedzi o stanie świadomości tak, danego człowieka. No. I jak ktoś by książki czytał, dokopałby się bardzo niesamowitej wiedzy, ale o książkach, kto je napisał, kto się posiłkował tymi informacjami, skąd te informacje, to o tym zaraz też powiesz, bo na temat książek zgadza jest się wiele pytań, wiesz? Zgadza się. Wszystko omówimy. Ostatni e-mail albo komentarz do filmów Roberta z WDW. Kamila Kontny. Dobrze. Zacząć myśleć logicznie, kropka, a nie wierzyć z góry, że można pogodę zmienić. No następny. No widzisz, kolejna nawet rzecz, pogody widzisz, nie można. Widzisz, siostro, tu właśnie jest ta cała sprawa. Pogodę można zmieniać i robią to od wielu dziesięcioleci. Pogoda, która nad tobą jest, nad twoją główką, jest kompletnie sztuczna. Właśnie to się dzieje od wielu lat. Teraz twoje komentarze u twoich filmów. Film Ofensywa na USA, Zakon Pielgrzymów, atomowa bajka o Hiro i Naga, patenty na ludobójstwo spotkania. Link do filmu tutaj nad napisem, nad tytułem. I pierwszy Donny Nate, 15 godzin temu. Zygi, czy ty możesz w moim imieniu poprosić Ariana, aby dokonał rozmowy samego ze sobą, którą będziemy mieli zaszczyt zobaczyć na kanale, jako jasne rozliczenie starego życia, zanim narodził się na nowo. No, podoba mi się to pytanie. Bardzo dobrze. Zresztą tutaj Donate od dawna z nami jest, także pozdrawiamy cię, braciszku. Bardzo dobrze mówisz i masz. Nie, tak, mówisz i masz. Dziękuję za to pytanie. Niniejszym je spełniam. Wszystko, co w tej chwili mówię w tym nagraniu, właśnie tego dotyczy i zaraz do konkretów dojdziemy, tylko tutaj następny wpis. Anna Mazurek, jeden dzień temu. Ale bzdury ten człowiek opowiada. Sam sobie zaprzecza coś. No. Nie potrzeba mieć żadnej autonomii, żeby być bezpiecznym. Putin doskonale wie, że jesteśmy niewolnikami. Jest na YouTube jego wypowiedź w tym temacie. Ojej, kolejny dyrygent, który nagina rzeczywistość do własnych wizji. Najwyższy czas skończyć z ludźmi, którzy gdzieś są, gdzieś, którzy
gdzieś nas chcą prowadzić. Najwyższy czas słuchać i zaufać sobie. I teraz uwaga, kropka. Kiedy się nie boisz, kiedy wiesz i ufasz sobie, nie potrzebujesz się liczyć z ludźmi dla bezpieczeństwa. Nie potrzebujesz się łączyć z ludźmi dla bezpieczeństwa. No, to już jest naprawdę filozoficzna myśl, ale taka filozofia podwórkowa. Od kiedy to człowiek nie potrzebuje się jak ostatnie zwierzę łączyć dla bezpieczeństwa z innymi? Od samego początku, od kilku, powiedzmy, no nawet nie tysięcy, bo milionów lat, od kiedy każde, wszystkie, powiedzmy, jeszcze na drzewach siedzieliśmy, to w grupach cały czas. Więc to są pewnie takie oczywiste, znowu ale poziom podwórkowy. Arian, ale bądźmy wdzięczni i Ani, i wszystkim pozostałym, których tak odczytałeś, za te przemyślenia, bo to są przemyślenia. Ci tak, ludzie najzwyczajniej z nami są i oni chcieliby zrozumieć to wszystko. Dajmy im jakiś impuls do zrozumienia. Przynajmniej... Słuchaj, jak ktoś twierdzi takie, co można zrobić, jak ktoś twierdzi, że wbrew temu, że człowiek jest statnym zwierzęciem, to ktoś twierdzi odwrotnie, no to słuchaj, tutaj cała epoka musi minąć, on musi dużo lekcji odrobić. Dobra, następny, nie szkoda czasu. Kinga, 21 godzin temu, prawda o Janie, tutaj do tego paszkwilu kolejny link, rejs z młodzieżą, kurs żeglarski dla dzieci na Mazurach. No tak, to jest oczywiście żeglarstwo, sam się tym szczycę i chwalę, że jestem żeglarzem, instruktorem od wielu dziesiątek lat. Odpowiedź podane moje imię i nazwisko, dane wrażliwe, zaznaczam, ujawnione publiczne. Ujawniła publicznie ta Kinga cała. Z numerem telefonu nie pójdę do sądu Matrixa, no bo wiecie, że nie mogę. Więc co? Sąd arbitrażowy, debata, wezwanie, numer telefonu. Od 15 lat mam ten sam. To jest chyba uczciwie z mojej strony, że mam ten sam od 15 lat, a może jak ktoś się wstydzi, zmienia codziennie numer telefonu, to może taki się jej lepiej podoba. Jak ktoś jest uczciwy i nie ma nic do ukrycia, to nie zmienia go, mimo że go zamieścił gdzieś tam, co niepochlebne, później się pokazały jakieś tam posty pod tym moim żeglarskim tam wyczynem, aczkolwiek akurat tutaj akurat nie mam się czego wstydzić, po prostu nie komentowałem wtedy, uważałem, że jestem ponad to, gdy te posty tam się pokazywały i to jest błąd i teraz już tego błędu drugi raz nie popełnię. Jak mnie obrzucają błotem, to idę pod prysznic, czyli zmywam to błoto z siebie i wyrzucam na nich po prostu, nie dopuszczam do tego, żeby mnie opluto i żeby to zaschło na mnie. Absolutnie, zrozumiałem swój błąd poprzedni i teraz się odnoszę od razu po takich przypadkach. Nie jestem już ponadto, bo widzę, że to nie skutkuje. No ale dalej, komentarze do żeglarskiego forum. Co to ma do rzeczy? No bo to było jeszcze przed tym, zanim zostałem Arianem, więc oczywiście to nie ma nic do rzeczy. Ludzie potrafią ewoluować, nie wszyscy, ale niektórzy swój poziom podnoszą w miarę upływu czasu. I tutaj powiem tylko krótko, tak jak tutaj napisałem, życie na statku, na morzu zwłaszcza, wymaga autorytetu kapitana i twardej ręki, bo inaczej dochodzi do tak zwanego buntu legalnego na pokładzie. Kapitan ma być pierwszy po Bogu, ma mieć autorytet i musi czasami pazurę tutaj swój pokazać. Dlatego, bo jak każdy by rządził, to na morzu takie rzeczy kończą się tragicznie najczęściej, że każdy robi coś innego i wtedy ten statek jest rzeczywiście zagrożony. I tutaj to z 18 roku, no cóż, tak szanowny zarządzie, spółdzielnia, jakiś spółdzielnia ROM Dom 3 z Wrocławia, pan Janusz Rzesiek ma się nadal świetnie, jeździ z prelekcjami, a naiwni płacą mu 280 za książkę o wyzwoleniu, chyba o wyzwoleniu z własnej kasy. Nie ma to znaczenia, że emeryci płacą jego długi. On ma na to wywalone, wolny Arian, wolne za waszą kasę, darowiznę. Otóż tutaj muszę się odnieść do tego kłamstwa w całości.
wzywam tego osobnika Kinga 21, tego agenta, poproszę o wstawienie się na spotkanie ze mną 22 we Wrocławiu, przynieść jakikolwiek dokument, że ja o kogokolwiek coś wyłudziłem, że ktoś mnie ściga za jakieś wyłudzenie od jakichś rencistów. Nie znam żadnych rencistów poza moją małżonką i nie utrzymuję żadnych kontaktów, nikomu nie jestem, żadnemu renciście niczego winny. Oświadczam tutaj i jak ktoś wykaże, że coś takiego ma miejsca, że Rom Dom 3 z Wrocławia, pan Janusz Grzesiek ma się nadal świetnie, jeździ z prelekcjami, no to rzeczywiście z prelekcjami jeżdżę, ale z Romem Domem 3 to ja nie mam nic wspólnego, a naiwni płacą za książkę w cudzysłowie. Czyli znaczy się, że nie wierzy, że jest książka. To był bardzo poważny zarzut i wczoraj żeśmy rozmawiali z Krystianem i Krystiana i mnie bardzo mocno to dotknęło, że ktoś twierdzi, że renciści jacyś zostali poszkodowani. Dobrze by było, żeby ten ktoś o imieniu Kinga, to może być pan, to może być pani, żeby się zjawili na tej prelekcji, a najlepiej z tymi wszystkimi rencistami, tak, którzy zostali poszkodowani. To jest ważne. Absolutnie. To trzeba wyjaśnić, bo to, mi się aż skóra Jerzy, takie rzeczy nie mają prawa bytu. Jeżeli by takie coś było, ja już bym z tobą, Arian, nie nagrywał. Ja powiem tak, jeżeli ktokolwiek zgłosi się taki rencistą będąc, że ja mu jestem cokolwiek winny, to obiecuję, że tego samego dnia, jak wykaże jakieś prawa, że ja jestem mu coś winny, obiecałem, nie spełniłem, nie wiem, coś tam nadużyłem, zachmęciłem, to ja natychmiast taką szkodę wyrównuję, ale jeżeli nie, to oznacza, że jeżeli się nie pojawią tacy, to będzie oznaczało brak odwagi cywilnej i kalunie rzucane pod moim adresem są nieprawdziwe i chcę to zaznaczyć. Tam dalej będą takie jeszcze posty, że ja się ukrywam. Mając 18 lat ten sam numer telefonu, ja się ukrywam. Ładnie. Ja tutaj jeszcze chcę powiedzieć, Arian, jeszcze powiem może tyle, żeby to nie umknęło. Na obydwóch enklawach światła byłeś jako prelegent u mnie obecny i było mnóstwo ludzi. Za pierwszym razem 80, za drugim razem 140 ludzi. I nie było ani jednego kogoś, kto by przyszedł i publicznie roszczenia stawiał, a taka możliwość u nas była. Następny kadr z tego paszkwila. Szkoda, że wywolni ludzie dotujecie oszusta z wyrokiem, a słowem nie wspomina się o tych biednych emerytach i rencistach, którzy spłacają jego oszustwa. Tym bardziej teraz jest im podwójnie ciężko finansowo, a może by tak spytać go na najbliższej prelekcji, czy zadośćuczynił tym ludziom. Przecież tyle razy wspominał o zadośćuczynieniach za krzywdy prawie naturalne. Zrobił to? Pytanie. Niech się pochwali, niech da dobry przykład. Oczywiście, że dam wszystkich poszkodowanych rencistów, szczególnie emerytów, zapraszam na spotkanie. Oczywiście zero opłat na mój koszt, salę wynajmę. Proszę bardzo, zgłaszać takie pretensje. To jest oczywiście oszczerstwo. Proszę bardzo, tutaj pod filmem widać, pod tym kadrem, komentarze są wyłączone, bo bym nie musiał tego nagrywać. Dzisiaj bym tam się odniósł, ale ktoś specjalnie napluł i zamknął drzwi. Napluł mi na głowę i zamknął okno. Tak to wygląda z mojej strony. Następny kadr, słuchajcie, tego jest dużo. Ze strony Klubu Żeglarskiego, rok 2020. Tak, zarządzie Wrocławskiej Wspólnoty Mieszkaniowej, pan Janusz Marek Grzesiek ma się dobrze za cudze pieniądze, za cudze bawi się najlepiej. Ale to nie jestem ja na tym zdjęciu. Zdjęcie pochodzi z mojej żeglarskiej strony. Oczywiście umiem łowić takie ryby. I nawet uczyłem tego gościa, no i złowił taką rybę, jak widać, ale to nie jestem ja. Także to nie jest dowód na to, że ja się dobrze bawię, zwłaszcza za czyjeś pieniądze. To jest moja praca, żeglarstwo, zarabiam na tym, płacą mi. Jak wyjedziecie na urlop na tydzień, to ja tam jestem cały rok i właśnie jestem w pracy wtedy. I znowu nie mogłem się do tego odnieść, bo tak jak tutaj widać na dole, komentarze są wyłączone. I tyle, następny slajd. A tu do dalszego poczytania może coś do was trafi. I teraz tutaj są dwa linki, możecie tam sobie wejść. To jest oczywiście
Tam to jest z mojej strony znowu żeglarskie zdjęcie. Te dwie hostessy, które są obok mnie i ta tabliczka. Rzecz się dzieje w Santa Lucia. Wygrałem regaty przez Atlantyk jako kapitan, żeglarz pod polską banderą. Miałem bardzo ciężki stalowy jacht i w swojej klasie byłem jedyny i wygrałem te regaty w swojej klasie a jako na pierwszej pozycji, a średnio byłem w 1/3 stawki, ale byłem 3 razy cięższy od innych. Jak inni przy 10 bufortach w czasie takiej burzy się refowali, to ja założyłem wszystkie żagle i nadgoniłem i przegoniłem innych i do mety pierwszy bezwzględnie nie byłem, ale w 1/3 odległości od 200 innych jachtów, no to jest dobry wyczyn i te panie były tam właśnie po to, żeby sobie mistrzowie w swoich klasach robili z nimi zdjęcie pamiątkowe. Tak się organizator pięknie spisał, że przyszedł na keję z takimi uroczystościami i z takimi tutaj pięknymi hostessami. I to jest zdjęcie też z mojej strony właśnie na dowód tego, bo to tylko było dostępne właśnie takim, którzy tam wygrali te regaty. No i to był taki event, ale to też jest sprzed kilkunastu już lat. Dosyć stare, jak widać, jestem dużo starszy. W którym roku to było, Arjan? W 2004, o ile pamiętam. 18 lat temu. Zdaje się, coś takiego. Już nie pamiętam tego roku dokładnie, nie chcę pomylić, ale dawno temu, widzisz, tu jeszcze byłem, nie byłem w ogóle siwy. No właśnie chciałem to samo powiedzieć. No, to już naprawdę dosyć dawno. Nie pamiętam dokładnie daty, ale dosyć dawno. O ile się nie mylę, to właśnie w 2004 roku chyba to było. I teraz kolejny slajd na początek. Działalność. Ktoś mi robi z powodu tego, że działalność. Ja mam 60 parę lat, a ludzie mi robią z tego powodu jakieś zarzuty, że ja jakąś działalność kiedyś prowadziłem. Ja nie widzę związku z między działalnością. Człowiek, ja nigdy nie pracowałem państwowo, to trzeba powiedzieć. Zawsze miałem swoją działalność. I tutaj ktoś podaje, że to jest działalność zamknięta w 2016 roku, 14 października. No to też jest, słuchajcie, 4, 5, 6 lat temu zamknęłem, a ktoś na początek takie coś podaje, nie wiem po co, żeby było więcej chyba, ale to żaden zarzut. Co to za zarzut, że prowadziłem działalność, ja się tego nie wypieram. Adres prowadzenia każdej 4 działalności, kolejny slajd, jednoosobowych jest dostępny na stronie, no to pewnie, że się jak ktoś był nieświadomy i prowadził jakąś działalność w poprzednim życiu, no to ja taki byłem, tak jak i wy, ja taki mądry się nie urodziłem. Nad tym trzeba pracować, żeby zmienić swój światopogląd i swój poziom wiedzy. Kolejny z tego samego tutaj działu, Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. No to jest oczywiście znowu przekręt świadomy, omówię to później. No cóż, wolny człowiek w usługach finansowych. No jakbym zamiatał ulicę, to by było lepiej. No oczywiście miałem kiedyś, byłem agentem ubezpieczeniowym z licencją PUN-u i oczywiście to są usługi finansowe również, ale też i leasingowymi się zajmowałem i kredytowymi. Jak najbardziej tak, znowu komentarze wyłączone, jak widzicie, a ta działalność sprzed 25 lat dosłownie. Także od urodzenia prawie mi tutaj wyciągają jakieś zarzuty, że prowadziłem działalność. Nie wiem, co to ma wspólnego z tym, co ja mówię, z tym, co ja piszę. Tam mówili, że naciągałeś ludzi na kredyty, że tam kredyty jakieś tam były i ponaciągałeś ich. Co o tym powiesz? A co ja mogę naciągać? Na kogo mogę naciągać? Ja ich nie udzielałem. Co najwyżej usługi finansowe to jest pośrednictwo pomiędzy bankiem a jakimiś tam albo jakimiś firmami finansowymi typu ubezpieczalnie. Sprzedawałem polisy, mówię, udzielałem leasingów, udzielałem kredytów, ale w sensie pośrednictwa. Oni musieli spełnić określone warunki stawiane przez bank tego, co wykładał pieniądze. No i faktycznie jedna z moich działalności, nawet pracowałem w dużej korporacji kiedyś w Deutsche Banku, jak najbardziej, oczywiście też, prawda? No ale słuchajcie, kto nie pracuje,
Każdy musi pracować. Jak ktoś nie pracował nigdy, ja nie rozumiem zarzutu w ogóle tego, a poza tym to było 20 lat temu, to było w innym życiu moim i co tutaj ma do rzeczy. Działalność, tak jak napisałem, zlikwidowana 6 lat temu i co z tego ma wynikać, to nie rozumiem. No ale dobrze, takie zarzuty są. Tutaj ciąg dalszy tego samego obszaru. Czy jest jeszcze coś niejasne dla was? Dla kogoś coś jest jasne dla was? To ja tego też nie rozumiem. Dalej nie rozumiecie, że robi z was wała? Robi z was wała, dlatego że pracowałem w banku czy tam w usługach finansowych. To jest zarzut no, rzeczowo i logicznie bez związku z tym, co ja do was mówię, co napisałem w książce. W ogóle to nie ma żadnego związku. To jest tam jakaś historia sprzed kilkunastu lat kolejna. I teraz logiczna, doczytajcie do końca i odpowiedzcie na nią. Janusz Marek Grzesiek, Vel Arian, twierdzi, że pandemia została go na morzu, nawet nie wiedział, że jest. Dopiero po zawinięciu do portu dowiedział się o nałożeniu kwarantanny, więc uciekł nie pierwszy raz. Zresztą przecież na morze uciekł przed komornikiem ścigającym go przez spółdzielnię. To jest wystane z brudnego palucha. Żaden komornik mnie nie ścigał, przed nikim nie uciekam. Jeżeli ktoś ma jakieś pretensje, zapraszam, tak jak powiedziałem, na pewno się nie rozczaruję. Nie mam nic wspólnego z żadną spółdzielnią. Kiedykolwiek w życiu nie miałem z żadną spółdzielnią problemu. I tyle mam mieszkaniową, i tyle mam do powiedzenia. Nigdy nie byłem członkiem spółdzielni mieszkaniowej, żeby było jasne, nigdy. Przez całe swoje życie. I to znowu to jest z tego samego, gdzie wyłączone komentarze, jak widać. I jest, jaki komornik, który rewi, jaka spółdzielnia, właśnie, jaki komornik, jaka spółdzielnia, który rewi, jaki komornik ma do mnie pretensje o jakiejś wierzytelności z powodu spółdzielni, że byłem jakiś tam długi, narobiłem na rzecz rencistów. Nic takiego nie miało nigdy w życiu miejsca. To jest niedokładnie, bo na prędce. Zobacz, że oni to wszystko zrobili wtedy, kiedy ja byłem w areszcie, więc nie sprawdzili dokładnie i napisali stek po prostu kalunii. Pomyje na mnie wylali, obmywam się niniejszym z tego wszystkiego. Z niczym takim nie miałem miejsca. Pisząc lub dzwoniąc do Biblioteki Watykańskiej, że obsługa języków włoskich, nikt nie wchodzi tam z ulicy, trzeba mieć minimum skierowania z uczelni, dla której się pracuje lub pisze prace naukowe. Ciekawy jestem, czy ten gość tam kiedykolwiek był. Autorzy książek o prawie naturalnym spotykają się z panem Januszem. Ciekawe, czy przedstawił się jako Arian i rzekomo dają mu prawo korzystania z ich literatury nieodpłatnie. No to tutaj jest jakiś analfabeta zupełny, nie rozumie w ogóle, na czym polegają przypisy dolne, jakie są zasady cytowania dzieł, jakie są zasady wprowadzania, a poza tym, jeżeli tam byłem, to widocznie miałem takie plenipotencje od kogoś. I tyle wam do powiedzenia. Następny slajd. Pan Grzesiek jest wybitny intelektualista. Jako wybitny intelektualista czyta 138 pozycje, które są zwarte oraz 98 stron internetowych w różnych językach, wszystko w trakcie pandemii, zamkniętych granic jakoś wrócił do kraju. No zarzut o tyle bezsensowny, że faktycznie wróciłem, a to, że umiem czytać, no to fakt, a to, że przypisałem co, to też fakt, ale to nie znaczy, że przeczytałem wszystkie 138 książek od deski do deski. Ja tylko układałem puzzle i stawiałem tezy i szukałem tylko tej jednej odpowiedzi, także w niektórych przeczytałem jeden rozdział, czasami kilka kartek, tylko dlatego, że to wystarczało, żeby ułożyć te całe puzzle. Całość tego to by zajęło kilka lat ładnych, nawet mi, chociaż szybko czytam, ale no niestety 138 książek, one oczywiście nie są aż tak grube jak moje, ale no na tyle. Kolejny punkt. Nasz geniusz tłumaczy, że książki i strony pisze się na ich podstawie kilkasetstronicową pozycję, edytuje, drukuje w lipcu przez wydawnictwo MMCI. No nie wiem, o co tu chodzi. Jeżeli co tydzień na prelekcję występuje u youtuberów oraz napisał w tym czasie 800 stron nowej książki, to co z tego? No napisałem, fakt. Nikt mi nie pomagał, chcę dodać. Sam to napisałem, sam to przepisałem, sam to przetłumaczyłem, sam to ułożyłem, nikt mi nie pomagał, nie ma żadnej grupy trzymającej władzy za mną, ani szantażującej mnie, oświadczam wszemi wobec, jak ktoś ma dowody, to niech je ujawni, albo niech weźmie to ze sobą. Nie pytam was, czy waszym zdaniem to geniusz,
bo wielu pewnie tak myśli, ale żeby choć trochę dotrzeć do waszych mózgów oraz być może nie wiecie takich rzeczy, twórcy piszą artykuły przez około rok, teksty idą do edycji, po pół roku zwraca je korektor, znowu się poprawia, odsyła po kolejnym roku lub półtora, kilkustronnicowy artykuł okazuje się w książce lub czasopiśmie. Mogliście tego nie wiedzieć, ok. A teraz pytanie do zagadki logicznej. Pytanie pierwsze. Proszę zapytać Arianka o daty powrotu zboża do Polski w trakcie pandemii, najlepiej z określeniem krajów, przez które przejechał. Więc do części pierwszej, przed tym pytaniem tutaj, odpowiem tak, że owszem, jest to wszystko możliwe. Ja tego dokonałem. To trzeba pisać po 15 godzin, tak jak ja i więcej czasami, mało sypiając, czy niedziela, czy święto. I wtedy jest to możliwe, a procedura rzeczywiście jest taka, ale gdybym tak zrobił, to by było po herbacie. Ja tam w pierwszej części się spieszyłem przed tym spisem, który wtedy miał miejsce, dlatego że wydawało mi się to ważne, żeby oszczędzić, aby nie brać w tym udziału w spisie, bo było nielogiczne dla mnie i co najmniej dziwne, że według agendy 2021 chcą wymordować 95% populacji świata, a w tym czasie chcą policzyć nasze graty, więc pytanie po co, w jakim celu? I dlatego chciałem to zdążyć przed tym, stąd później zarzuty na przykład, że tam dużo błędów, errata ma wiele stron na witrynie, errata jest do tych błędów, to właśnie z tego pośpiechu. To nie, jakbym zrobił dobrze, to by było zbyt dziwne, że za szybko. Jak zrobiłem szybko, to są zarzuty, że niedokładnie. No i też takie właśnie jak tutaj też. I kolejny slajd, kiedy pan Grzesiek pisał drugą książkę, prowadzą tak bujne życie promocyjne. No owszem, pisałem wtedy, kiedy był na to czas. I pisałem skutecznie, a nawet w tym czasie nigdy nie miałem prelekcji, a nawet wywiadów zaprzestałem właśnie w programach czy WDW, czy u Ciebie, dlatego że właśnie potrzebowałem się pochylić, żeby znowu to szybko skończyć, zanim rzeczy się tutaj staną. I ta książka się pojawiła tak w moim wywiadzie chyba ze stycznia. Zapowiadałeś, że się już niebawem pokaże. No tak. Ona się pokazała 5 miesięcy z opóźnieniem. No niestety tak. To tak się szybko nie dało, jak ja myślałem z początku, właśnie z powodu tych korekt licznych i tak dalej. No ale też wpadałem na nowe ważne wątki. W międzyczasie tu się edukowałem i tam trochę pozmieniałem. Później wyszła sprawa tych autonomii, więc tam musiałem z Henrykiem domówić te sprawy, żeby to opublikować w drugiej części, dlatego że u mnie, ja miałem kantorek w McDonaldzie pod domem, a u niego to na schodach spali wręcz, więc żeby z tym zakończyć, to umieściliśmy to w mojej książce wszystko i teraz każdy może mieć dostęp, a jak nie, to nawet sam nie poradzi, to jest nawet człowiek, który ma duże doświadczenie w proklamowaniu autonomii i pomoże chętnie. Podawałem na swoich jakiś tam w tych swoich powiedziach adres do tego człowieka, który jest w stanie pomóc każdemu. Nawet takiemu, kto nie ma auto, nie ma w ogóle nieruchomości, a napisałem procedurę autonomii krwi dla kogoś, kto po prostu w tej koncepcji ciało ludzkie jest nieruchomością, tak jak w znanej wam wypowiedzi: Piotrze, ty jesteś moją skałą, na skalę zbuduję swój kościół, znacie to? To ja na skalę, na was, którzy nie mają nic, możecie być autonomami i chodzi właśnie o to, żeby nas było jak najwięcej, bo tylko w kupie siła i wbrew temu, co tam piszą niektórzy, to właśnie w kupie siła, a siły tylko się oni lękają i dlatego mnie to torpedują, bo ja was wzmacniam, dając wam wiedzę i łącząc kropki za was, którzy nie macie czasu, bo pracujecie 8 dni w tygodniu po 26 godzin na dobę. I teraz dalej, bo jest tego więcej, więc krótko, może na przykład skontaktować się z jakimkolwiek autorem. A, tu jeszcze było odnośnie tej trasy, gdzie ja tam nie byłem. To zapraszam na moją witrynę żeglarską, żeglarstwomorskie.gym.com. Tam jest ta trasa namalowana z miejscowościami, także odsyłam na witrynę.
tutaj bo te to było zdjęcia przez były jakie tam. państwa przejeżdżały? Tam wszystko jest, tam nawet są czasy, są państwa, jest trasa narysowana, mapy są publikowane. Ostatnio edytowałem to właśnie wtedy, jak to było robione, kilka lat temu. Także odsyłam tam na witrynę żeglarstwomorskie.gym.com. Taka platforma darmowa. Zrobiłem tą stronę kilkanaście lat temu i do dzisiaj tam sobie to wszystko wisi, bo już potem się tym nie zajmowałem, dlatego że już nie szukałem załóg, tylko mnie wynajmowano i już sobie pływałem dla kogoś, kto ma takich jachtów 150, jest dużym amatorem, a ja jestem takim człowiekiem, takim po prostu, co opowiada, trochę robi za przewodnika turystycznego, trochę za tutaj kapitana i tak dalej. Tutaj ktoś mnie znowu chce obrazić, kapitana w cudzysłowiu. Ja nie wiem, czy ja tutaj mam pod ręką swój patent, ale zaraz zobaczę, bo coś tutaj wystaje. Tutaj napisali, można na przykład skontaktować się z jakimkolwiek autorem, którego książka została splagatowana lub przepisana w dziele pana Grześka i zapytać, niektórzy z nich nadal żyją, dotarcie do nich nie stanowi problemu, wystarczy minimum wysiłku. Patent żeglarski, proszę bardzo, kapitański, a tutaj instruktorski, tutaj jeszcze raz kapitański. Proszę bardzo, nie mam żadnych tutaj tajemnic, więc w cudzysłowie jest jak najbardziej błędem piśmiennym. Widać, że złośliwy ktoś po prostu w ten sposób. Tutaj napisali, że książka jest plagiatem. No to oczywiście proszę mi to wykazać, proszę znaleźć oryginał wobec tego. To nie jest żaden plagiat, są źródła podane. Zresztą jak ktoś ma tą wiedzę, to nie tylko książka świadczy, ale to, co ja mówię na tych swoich prelekcjach i to powinno być jasne, a agenci we wszystkim coś takiego widzą. Tutaj jest między innymi mój jacht, tutaj jestem ja na tym evencie właśnie. Bal był zafundowany przez szejków arabskich, którzy akurat stawali koło mnie swoimi jachtami, bo tam po długości i tych stalowych osobno cumowano i tutaj właśnie na takim arabskim balu z jedną z organizatorek przebrany w taki strój arabski. Tutaj z tą hostessą kolejną tam. Tutaj na Kubie Tropicana, taki klub. Też tam byłem swego czasu gościem na zaproszenie. I to są zdjęcia z mojej witryny żeglarskiej. Jako obieży świata po prostu mam takich więcej. Tutaj kolejne takie zdjęcie, tam ktoś opublikował, no specyficzne plemię, na czerwono się malują taką specjalną farbą, która skórę odmładza, awionetką tam musiałem ze swoimi pasażerami dolecieć, bo chciały dziewczyny właśnie tej farby od tego humba, od takiego plamienia dziko żyjącego tam na środkowie. W jakim to państwie? To jest gdzieś tam Namibia. Południowa Afryka w każdym razie, jeżeli dobrze pamiętam, to Rodezja albo Zimbabwe, Zambia. Też tam padło państwo Botswana. Botswana, tak. Botswana, no tak, tam całą tą południową Afrykę zjechałem wtedy przez kilka miesięcy i byłem wśród tych wszystkich plemion zaprzyjaźnić się. No piękni ludzie. Wspaniale żyją sobie tam. Oczywiście jak na ich, że tak powiem, cywilizacyjny poziom. Natomiast no, dla białego człowieka by to było raczej nie do przyjęcia z powodu specyfiki higieny, jaką tam się zachowuje. No tak, Botswana, na Zambezi, tam Zambia, Zimbabwe, RPA. No, zwiedziłem te wszystkie kraje, oczywiście opływając właśnie wtedy szlakiem, jak w drugiej książce są te zdjęcia. Też stamtąd po prostu opływałem szlakiem Vasco da Gamy, o którym napisałem w drugiej części. I tam są moje zdjęcia też z opłynięcia tego szlaku naokoło niemal świata. W każdym razie do Indii dotarłem z Europy z jachtem. No i takie moje tam przygody żeglarskie. Coś tam Arjan opowiadał o niedobrych
Europejczykach wykorzystujących Chińczyków. Tak, ja protestuję przeciwko wykorzystywaniu tych biednych ludzi przez tłustych, wrednych, białych kolonizatorów. No ja nie jestem kolonizatorem, ale tłusty i biały jestem. To jest oczywiście tutaj ufundowane przez takiego, co mnie tam do Chin specjalnie zaprosił, człowieka zajmującego się turystykiem, i to jest jedna z atrakcji turystycznych, przejażdżka taką rykszą z XVIII i XIX wieku. Tego już nie ma dzisiaj, ale widać, tutaj są normalnie ubrani ludzie, czyli to jest taka atrakcja turystyczna. Człowiek wdzięczny, to tak jak taki Semelek sobie, że po Wrocławiu się dzisiaj jeździ, no to Chińczycy są na tyle oryginalni, że sięgnęli do swoich historii i na rykszę trzeba tam nieźle zapłacić, żeby tak sobie usiąść i się przejechać tą rykszą. No i oczywiście pamiątka z tego, no i tak to tutaj muszę skomentować. Tutaj kolejne, no patrzcie, Królewski Klub Żeglarski, a tak na rzeka na Elżunie Windsor, ale jachcikami królewskimi nie ma oporu popływać. To jest faktycznie na Bermudzie Klub Królewski Żeglarski. No, większość statków pływa pod banderami właśnie brytyjskimi tutaj. No i tutaj Bermuda, jeden z takich niezależnych ośrodków, autonomia swoją drogą, a par excellence. No i tutaj tam też ze 20 lat temu byłem właśnie, ściągałem dla jednego tutaj człowieka taki jacht duży, 30-kilkumetrowy, 100-stopowy. No i tam żeśmy sobie nie omieszkali odwiedzić miejscowy klub, jedna z atrakcji jak dla żeglarzy. Kolejny slajd, a teraz słów kilka o książce, jeśli tak można ją nazwać. No, no raczej można nazwać książkę książką. Nie wiem przed tym. To może zacznijmy od wyznacznika książki, czyli tak zwany numer ISBN. Najpierw wujek Google. I teraz tutaj ktoś posługuje się. No grubo, taka książka nie istnieje. Jak zobaczycie później, ten sam człowiek napisał, że jednak ISBN jest. No to, ale to za chwilę do tego dojdziemy. Ten człowiek się nie orientuje w ogóle, że numer ISBN dostać nie jest żaden problem. Każdy może osobiście, bez żadnej działalności wydawniczej i tak dalej, o czym ja na początku nie wiedziałem, jako że pierwszą książkę wydawałem, ale się okazało, że jak zarówno prywatnie, jak i przez podmiot gospodarczy typu właśnie jakiś tam, obojętnie jaki, można dostać te ISBN-y. Dostaje się w pakietach po 10 sztuk. Ja dostałem 20, 10 na te swoje wydawnictwo, a którego nie ma dla zmylenia przeciwnika, a 10 prywatnie. I ta sama firma, która to wydaje, ja jestem ciekawy, czy ten ktoś w ogóle wie, jak wygląda numer ISBN, bo go tam z błędem cytuję. Ja go po prostu mam. Książki są przeze mnie pierwszego dnia, tak się bałem, że one przepadną z jakiegoś powodu, wiadomo jakiego, treści swoich, że rozesłałem te książki oczywiście na swój kosz do wszystkich bibliotek, takich jak Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Narodowa w Warszawie, Jagiellońska w Krakowie, jak Ossolińskich we Wrocławiu, oczywiście Uniwersytet Prawa we Wrocławiu, i do ponad 100 bibliotek również wysłałem książki. Zawsze wtedy, kiedy się ktoś zgłaszał do mnie o książkę i nie było stać go na wsparcie akcji Ariana, nie odsyłałem go z kwitkiem. Początkowo wydawałem te książki nawet w takich, kiedy mnie to ubodło, że ktoś kogoś nie stać, a chciałby, bardzo się interesuje, to rozdawałem te książki prywatnie nawet za darmo, aż kiedyś ktoś mi powiedział, że twoje książki są na Allegro taniej niż ty je tutaj wsparcie swoje minimalne wyznaczyłeś. No to wtedy zatrzymałem, bo na to zgody nigdy nie było, żeby handlować moimi książkami na Allegro, więc zatrzymałem tego typu wsparcie i pomoc, a zacząłem właśnie wszystkich odsyłać, których nie stać na wsparcie, do najbliższej jemu biblioteki. Jak biblioteka się zgłaszała, rozsyłałem te książki, rozdałem w sumie kilkaset książek w ten sposób. No i cóż, tyle w tej sprawie. Także ISBN mają te biblioteki, te zbiory nigdy by nie przyjęły bez numeru ISBN.
dlatego musiałem się w niego zaopatrzyć. Przecież mogłem dobrze również bez tych numerów wydać książkę i byłaby też książka taka sama. A ten numer się wydaje właśnie po to, żeby umieścić się w bibliotekach, żeby zostało na przyszłość i żeby to miało miejsce. No i to jest do sprawdzenia w zbiorach tych bibliotek, które wymieniłem. Są, ale wielu nie wymienię, ale jest jeszcze wielu, wielu innych. Mogę to udowodnić, ale nie będę teraz tego udowadniał, bo to wymaga mnóstwa przeszukania informacji, jakie mam tutaj. No to szukajmy dalej, skoro książka nie istnieje, a książka nie istnieje, no to gratuluję logiki. No i tak dalej, tutaj jakieś brednie kolejne. No to szukaliśmy dalej, skoro książka nie istnieje lub nie jest książką pomimo podanego lewego, w cudzysłowie, lewego IBS, numeru IBSN, no to ładnie, no jest, niestety jest legalnym. To, że wydawnictwo zostało zamknięte w 2000 roku, to też nieprawda, o dużo wcześniej zostało zamknięte. Zresztą to nie było nigdy wydawnictwo, umówmy się. To jest ściema, bo się bałem, że mi to skradną, ale numery są na taką firmę faktycznie. 10, a 10 mam prywatnie i naprzemiennie to używam. Jest to legalne, nie ma to związku z prowadzoną działalnością, po prostu podałem, trzeba podać NIP i to w ten sposób działa. Tak jak mówiłem tu o Solińskich, teraz jeszcze raz pozwolicie, żebyśmy sami zobaczyli powagę sytuacji. Wydawnictwo zamknięte oficjalnie, to nie ma nic do rzeczy. Książka została wydana, czy wydawnictwo jest, czy nie ma. Książka jest, nie umniejsza to jej wartości ani merytorycznej, ani faktu, że jest w ogóle. Poza tym, tak jak mówiłem, numery są prywatne. Teraz jeszcze raz pozwolicie, żeby się to samo. I tutaj, no to podsumujmy ostatnie znaleziska. Pan finansista prowadzący działalność gospodarczą i ukrywający się pod pseudonima Arian. Nic podobnego, nigdzie się nie ukrywam i to nie jest mój pseudonim, to jest moja godność. Widać, że całkowity matoł, który nie ma pojęcia w ogóle o tym, co to jest Arian, kto to jest Arian, co ten podkreśnik znaczy i w ogóle nie słuchał mnie nigdy, po prostu kazano mi i napisał, opluł mnie po prostu, ale nie ma szans, proszę się zjawić ze swoją wiedzą na tym spotkaniu, a po prostu nie zostawię suchej nitki. No to podsumujmy, pan tutaj finansista wytrzesał bez skrupułów spółdzielnie z kasy. Proszę o dowody, są bezpodstawne, proszę się wylegitymować na tym spotkaniu. No niestety nie korzystam z sądów Matrixa, ale są inne sposoby, żeby ten problem zażegnać. Zapraszam, jeżeli masz krople odwagi cywilnej, to zapraszam, a na pewno będziesz ośmieszony i przede wszystkim się ujawni, ale brak ci odwagi cywilnej, nie mam wątpliwości. Jesteś tchórzem i po prostu tylko plujesz za rogu. I teraz tyle trudu, aby to wszystko i to wszystko na nic. Dlaczego? Jak się komuś dobierze się do dupy, tak jak ja, to wtedy jak się prosi o deszcz, to się spodziewaj błota. No i błotem mi obrzucono, czyli deszcz trafił na złaknioną ziemię, czyli na tych troli po prostu, foliarzy i tak dalej. I teraz tutaj jest, kto te filmy publikował, ta Kinga, KLIZ, Kinga znowu, Dominik Stępień, Iwona Hermes, Marcin Stolarczyk, oni wszyscy te filmy tutaj rozsyłają, czyli to są ci agenci, którzy na komendę nagle 10 się znalazło z tym samym filmem. No nie zdążyli zrobić więcej, bo to było tego dnia, kiedy siedziałem, a oni już wiedzieli o tym, o czym nikt więcej nie mógł wiedzieć. Mianowicie o takim plecaku, w którym z dwóch wracając spotkań z czytelnikami miałem rzeczywiście 26 400 zł. Jak mnie policja zatrzymała w areszcie, to liczono, przyjmując do kasy. Potem mi to wszystko wyliczono i wydano. To były tutaj te pieniądze, bo ty byłeś na dwóch spotkaniach, tak, i sprzedawałeś, tak, masę książek. Tak, w Łodzi było tam kilkaset osób, miało być 300, było mniej, ale mimo to było dużo. Potem w Kołobrzegu podobnie, więc rzeczywiście tą gotówkę miałem. Nikt o tym nie wiedział,
tylko ta policja, która mnie zatrzymała, a oni tutaj piszą dalej, w tych postach swoich się wygadali, że właśnie miałem w tym plecaku. Nikt o tym nie mógł wiedzieć, tylko ci właśnie policjanci. I teraz tutaj zatrzymano mój samochód i teraz słuchajcie uważnie, zostałem zaaresztowany wracając od Henryka Gaszkowskiego do Wrocławia. Już po tych dwóch spotkaniach zajechałem na trzecie właśnie do niego. Nagraliśmy promocyjny film, który jest na moim kanale Prawo Morza Arian z podkreślnikiem, tak, ja Arian, Prawo Morza, taki kanał i tam jest ten film i na YouTubie go umieściłem, promocyjny nagrany z Henrykiem i teraz 5-7 tutaj wystawiono tu mam akurat, nie, zaraz po kolei, chronologicznie. O, protokół zatrzymania. Proszę bardzo. Może byś zrobił duży ekran, to będzie lepiej widać. A jak ja mam to zrobić? No jak zamkniesz to, co tę prezentację, to się zrobi znowu ekran duży i będziemy mogli być na całym ekranie, wiesz? Wiesz co, nie umiem. Żeby był cały ekran. No jak zamkniesz tą całą, ty ją przecież otwarłeś, udostępnienie ekranu, no to zamkniesz. Aha, zatrzymaj, udostępniaj, o jest. Jest. Jest, dobra. No to tutaj, czyli tutaj numer zatrzymań, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pile, Paweł Jaruga, KPP Piła, 1807-0407-2022. Proszę bardzo. Tutaj zostałem zatrzymany, a w tym czasie nagrano i opublikowano ten film właśnie. Czyli słuchajcie, połączcie kropki. Jak ja siedziałem, oni wiedzieli, że pieniądze są w plecaku i to powiedzieli tutaj na tych slajdach, czyli wygadali się za dużo i od razu wiadomo, kto to zrobił. Czyli kto to opublikował? Oni byli jedynymi, którzy mogli wiedzieć. No. Oczywiście. I teraz tutaj ciekawostką jest zarzuty, jakie tutaj mi się stawia na dole. To jest dosyć ważne. Nie wiem, czy to widać. Ja tutaj przeczytaj po prostu. Przejadę. Osoba podejrzana o to, że w dniu 4-7 o godzinie 18:07 w Pile Aleja Poznańska popełni wykroczenie z artykułu 92a paragraf 2 kodeksu wykroczeń, przekraczając dozwoloną prędkość o 43 km, a następnie odmówił podania danych osobowych, czym popełnił wykroczenie z artykułu 65 paragraf 2 kodeksu wykroczeń, brak możliwości ustalenia tożsamości. Ale Arian, ty nie odmówiłeś braku podania danych osobowych, bo ty ich nie masz. No to jak miałeś... Nieprawda, że nie mam. Mam, ja tłumaczę to cały czas i to działa, się okazuje. To jest praktyczne rozwiązanie. Ja się posługuję takim dokumentem wydanym przez Majka i jest to dokument pod tytułem Dowód Tożsamości Istoty Ludzkiej. Ale to ludzkiej. Nie są dane osobowe. Według nich nie są, a ja nie mam żadnych innych i nie posługuję się. No bo ty jesteś osobą, ty nie właśnie dajesz... To jest kwintesencja. Słuchajcie, oni podnieśli zarzut, zabrali mi tutaj, dali mi później, oddali mi samochód, zatrzymali samochód, słuchajcie. Właśnie powiedz to od początku, bo to jest takie ważne. Oni cię zatrzymali. To jest, my to tamten cały ten pudding żeśmy przeszli, ale teraz to, zaczynamy to, co mnie najbardziej interesuje. Więc ty sobie nic nie podejrzewając jedziesz od Henia tak. Gaszkowskiego. Czteropasmową jezdnią jadę. Jak popadałem o 50, czyli tam prawie 100 jechałem po mieście, w zabudowanym terenie, po czteropasmowej, bezpiecznej drodze, prawie pustej o tej porze, więc sobie jechałem dosyć szybko faktycznie. Wyskoczyli, nawet to nie była drogówka, tylko normalna policja, czyli już tam byli w zmowie i już mnie śledzili tam od samego początku pewnie. Zwykła policja nie zatrzymuje na radę, sporadycznie, od tego jest drogówka, to wchodzą mnie w swoje buty po prostu. No ale dobra, zatrzymali mnie, dwóch było ich, zjechałem, gadam z nimi 2 godziny, wołają następnych dwóch,
Bo nie wiedzieli, nie mogli sobie poradzić. Nie mogli sobie poradzić, wołali następnych dwóch, wtedy w czterech na zmianę. Ja ich nagrywałem oczywiście, wylegitymowałem, spisałem z legitymacji ręcznie, bo nie chcieli dać sobie sfotografować, więc spisałem ręcznie ich dystynkcję i tutaj nazwiska, imiona tych osób. Następnie nagrywałem film, żeby mieć na to dowody. Później się okazało, że te dowody zostały, wszystko mi oddano z wyjątkiem właśnie skasowanych z telefonu. Ale nie wyprzedzaj faktów. Jedziesz na potem zapomnę powiedzieć. Mówię, co, żeby pamiętać. Skasowali, a kartkę ukradli z samochodu, gdzie miałem zapisane ich dane. W każdym razie, słuchajcie, jakie zarzuty miałem. Samochód jechał za szybko 50, a ja 100 prawie, bez mała. No więc duży zarzut. Następny. Samochód nie jest zarejestrowany w Polsce w ogóle, a w Niemczech jest wyrejestrowany z kraju pochodzenia. Ponieważ miałem umowę kupna-sprzedaży, zarzucili, że ta umowa jest nieważna. Dlaczego? Ja mówię, według kodeksu cywilnego to ona ma wszystkie atrybuty ważności. Ma miejsce zawarcia, datę sprzedającego, kupującego, cenę i przedmiot przekazania. No i oni mówią, że jednak nie ma czegoś. Ja mówię, no to czego ciekawy jestem? Powiedzieli, że nie ma właśnie nabywcy. Ja mówię, jest nabywca. No i właśnie okazało się wtedy, o co chodzi. Nabywcą tego samochodu nie był Janusz Czesiek, tylko był Arian. I o to im chodziło. A ja dalej mówię, że jest taki właściciel, bo ja właśnie jestem Arian, a to jest Arian 1, jak ten samochód. No i słuchajcie, do końca o to właśnie chodziło. Jak mi oddawali ten samochód i wypuszczali mnie, stwierdzili, że komendant tego powiatowego posterunku policji podjął decyzję o wypuszczeniu mnie i oddaniu mi wszystkich fantów. No ale nie zrobiono tak, jak mówię. Te dwie rzeczy, firmy wykasowano, a kartka z ich danymi osobistymi zginęła. Ale zrobili, słuchajcie, taki błąd. Więc ukarałem ich 2 milionami euro zgodnie z moim cennikiem, cennikiem międzynarodowym, za pozbawienie mnie wolności przez 2 kolejne dni. Liczy się dzień rozpoczęcia, także niecałe 48, tam 32 godziny byłem. I potem zapomnieli o tym, że mimo że skasowali, to jednak na protokole zatrzymania i oddania rzeczy podpisali się, więc ich dalej mam. To poproszę o godność tych jegomości. Proszę bardzo. Dyżurny Komendy Powiatowej w Pile, Paweł Jaruga, wtedy był dowódcą oficerem, a panowie, o tutaj, proszę bardzo, widać? No widać, tylko nie szuraj. Sierżant sztabowy Grzegorz Ozga, ID 966416, KPP Piła. Tutaj się pod tym podpisał. Na dole są, jak widać, dwa podpisy, bo ich dwóch było. Potem kolejnych dwóch dojechało. Oni właśnie mieli największe problemy z tym, że ja nagrywam to spotkanie. Tutaj, jak widzicie, puste tabelki są, gdzie jest PESEL, się wpisuje i te dane matryksowe. Tego nie używałem. I słuchajcie, to działa. Niesamowicie działa. Ale ważne jest jeszcze, żeby powiedzieć, że ci funkcjonariusze, my mamy prawo to opubliczniać, bo to są osoby publiczne. Oni się tak nazywają, więc możemy to publikować. Natomiast słuchajcie, to, że skradli te dane, gdzie ich zapisałem, to jest dowód na to, że się boją tego ujawnienia. I oczywiście miałem do tego prawo, żeby to nagrywać. Oni to zrobili znowu bezprawnie. To jest kolejna kara na nich będzie nałożona. Oczywiście tak jak oni powiadomienie mi dali, tak samo ja. Tutaj mój podpis oczywiście VC, Victor Actus, także pod przymusem. Co to znaczy pod przymusem? Tak, tak, pod przymusem Victor Actus. Oczywiście to wszyscy wiedzą. No i teraz słuchajcie, jak mi wydawali ten samochód i mnie zwalniali, powiedział mi ten, który mnie zwalniał, oficer operacyjny tam wtedy, że właśnie komendant tego posterunku powiatowego w Pile podjął taką decyzję, żeby mi wszystkie fanty oddać. Zabrane, oddano mi te pieniądze, oddano mi samochód w końcu i słuchajcie, bez
tych wszystkich tutaj 5 zarzutów mi postawiono, bez OC, bez prawo jazdy, bez samochód niezarejestrowany, bez OC. Słuchajcie, tutaj jest 8 tysięcy za to minimum według ich stawek, ani złotówki nawet za holowanie, bo powiedziałem, że samochód był sprawny, trzeba było jechać na kołach, więc nie zapłaciłem za nic i oddali mi to wszystko. Jedyny zarzut, jaki podnieśli, to właśnie, że samochód nie jest mój. Ja na to mam, masz umowę? Ja mówię, mam. Wyjmuję im taki świstek papieru odręcznie napisany, bo ta umowa rzeczywiście graficznie to ona wygląda w ten sposób, słuchajcie. To jest taki świstek napisany na kolanie. O, ja cię kręcę. Na czystej O i tu jest Arian. Widzisz, kupujący jest Arian i tak. Oto mieli pretensje. Ona ma wszystkie atrybuty, podpisał Arian. Ona ma wszystkie, ta umowa, ten samochód ma, słuchajcie, 21 lat, jest pełnoletni. Pełnoletni, to jest samochód kolekcjonerski. Dostałem go tak naprawdę od Niemca, który miał takich samochodów 8. Poradziłem mu pewną sprawę. Przetłumaczyłem mu to i on mi już z wdzięczności po prostu takie coś skrobnął na kolanie, bo to było w takiej sytuacji na drodze. Nie mieliśmy żadnego formularza i żeśmy to, on tam obok mieszkał. No taki przypadek z okoliczności troszkę. Ja mam takich samochodów, że jak zatankuję do pełna, to jest 2 razy więcej warte i kilka. Tak, tak, blachy, radio wstawisz, ma podwójną wartość. Gdzie? Ja tylko zatankuję. Dzisiaj to jest 2 razy więcej warte. I nie muszę, mają tą cechę, że nie trzeba ich zamykać. Tak, tak. I, a te tablice są zawsze ze mną, bo to jest Arian 1. Czym się poruszam, to jest Arian 1. Powiedz o tych tablicach, bo to w ogóle jest odjazd. No to masz zdjęcia, przedstawisz na koniec, dokleisz. Ja jeżdżę na swoich blachach. Arian 1, czerwone blachy. Tak. Tylko zwykle krótko proszę cię, bo wiesz, że mam tutaj spotkanie. Tak, słuchajcie, kochani, Arian był na obydwu enklawach u nas i zawsze miał te blachy w ten sposób. On mówi tak, jak trzeba coś szybko załatwić, to może przykręcić od czasu do czasu te normalne, żeby nie było poślizgu, ale jak ma czas i się chce pobawić, to czerwone. A teraz miałeś czas, no i cię przyskrzynili. No, albo za szybko jechałem faktycznie, zagapiłem się, bo zwykle tak nie jeździć szybko, ale droga pusta, czteropasmowa, słuchajcie, to jechałem sobie środkiem, lewym pasem, żeby było szybciej. Zmęczone. Ale słuchaj, jest jeszcze tak, że jest artykuł 1 kodeksu karnego, który mówi, karze podlega ten, kto popełnia czyn szkodliwy publicznie, społecznie, przepraszam. Oczywiście, ja się tłumaczyłem dokładnie tym, ale najważniejsze z tego wszystkiego, co powiedziałem im, a 4 godziny z nimi gadałem tylko stricte o tym, więc sporo powiedziałem im. I teraz słuchajcie, paragrafy, które oni wymienili, jest tutaj bardzo istotne, ale jest taka sytuacja. Słuchajcie, kodeks wykroczeń, te paragrafy, które oni tam wymienili, rzecz się zasadza za tym, że te wszystkie ustawy, które oni teraz robią, to już tam nie mają teraz tego, co ja kiedyś mówiłem, że dotyczą osób fizycznych, takich śmakich. Nie, tu jest błąd polegający na tym, że one w ogóle nie należą do tego państwa. Te artykuły są skierowane i wydane przez Rzeczypospolitą, a nie Rzeczpospolitą. I teraz ustawa o języku polskim, tak jak i sam słownik, podają prawidłową odmianę tego pojęcia, a wszystkie akty prawne są wydane przez Rzeczypospolitą, a nie przez Rzeczpospolitą, czyli w ogóle się nie tyczą tego państwa, bo Rzeczypospolita, takiego państwa nie ma. Jest Rzeczpospolita we wszystkich odmianach, jakie tutaj można zastosować. Sprawdźcie sobie w słowniku i to jest podstawowy zarzut do nich. W każdym razie nie ukarali mnie za to wszystko, a mieli tylko pretensje do tego, że ja jestem Arian. To znaczy, że to działa i tego się boją, bo oczywiście, że ja trafiłem do aresztu i trafi jeszcze wielu, ale całego kraju nie zamkną i tego się najbardziej obawiali, bo to dowodzi tego, że ja do końca się tego trzymałem, że to właśnie jest ten tytuł książki, jestem człowiekiem, a nie osobą. I cały czas im to powtarzałem, że mnie to nie dotyczy. Proszę pokazać, kogo uszkodziłem, jaką szkodę wyrządziłem. Ja natychmiast naprawię. Nikogo pan nie uszkodził, nic pan nie zniszczył,
ale przekroczył pan. No a te artykuły ich do rzeczy są, do rzeczy, a nie do ludzi, do Rzeczypospolitej, a nie do Rzeczpospolitej, nie do naszego, nie są z tego państwa. Jest błąd, który dyskredytuje te ustawy wszystkie jako nie z tego państwa. A takiego państwa nie ma, więc to jest fikcja, legalna fikcja prawna. Prima facie, inaczej jak ja to mówię, kolor prawa. Ja ci tutaj to już wyjaśniłem, Arian, to pojęcie. Arian, ja ci muszę tutaj wciąć, żeby powiedzieć analogię. Jak oni napadli na mnie w zeszłym roku, tych czterech bandziorów, i sprali mnie i zaciągnęli do suki i zawieźli do aresztu, to włamali się do domu, wyłamali drzwi, zamek rozwiercili, pomimo tego, że mi skradli z kieszeni kluczyk i co... Niczego tutaj nie zabrali z domu, a wiesz co zabrali? Dowód osobisty, grzebali tak długo, aż znaleźli. I na podstawie tego dowodu, pomimo tego, że go nie okazałem, samowolka to była, powypisywali te wszystkie dokumenty, ale nie mieli na mnie żadnego haka, wtedy jak mi te zwierzątka zabrali. I mimo wszystko wypuścili mnie. Także ciebie wypuścili mnie też. Zygfryd, muszę skończyć, bo jestem umówiony, jak wiesz, w ważnej sprawie. No i tutaj na zakończenie tylko tyle powiem, że no po prostu miałem coś ważnego na koniec powiedzieć. No wypuścili mnie, to wszystko działa pod warunkiem, że do końca się nie pęknie i w dalszym ciągu na koniec się mówi, że jestem Arian, a nie Jan Rzesiek i wtedy to wszystko zadziałało. Ile zadali dlatego... ci pytań? Jeszcze jedno, jak oni do tego doszli, kim ja jakieś poprzednio nazywałem, oni mnie, a co właśnie chciałem powiedzieć, oni mnie po prostu w kajdankach wykręcili ręce, wzięli ode mnie odciski palców, po czym rzucili na bęben i wyskoczyły im właśnie te wszystkie rzeczy, które opisali później w tym paszkwilu. To wszystko im wyskoczyło. Dołożyli, co tam się tylko dało o tych żeglarskich sprawach, to w ogóle nie ma związku, ale to na internecie jest jawne i to wszystko po prostu spreparowali takie zarzuty w momencie, kiedy ja siedziałem. No i tyle. I teraz wybrnąłem tylko z tego, że nie pękłem, jak oni mówili, że ja się nazywałem poprzednio, to ja dalej swoje tak się zachowywałem, jakby mi cegła spadła na głowę, straciłem przytomność. Tak, jesteś Arian, koniec kropka. A koniec kropka i bez przerwy to samo, po dwóch dniach dalej to samo. I w końcu mnie wypuścili, wszystko oddali, tyle, że chcieli, bali się o to i dlatego wykasowali film z tutaj, jakich nagrywałem i ukradli tą kartkę, którą miałem w samochodzie właśnie z ich służbowymi numerami, nazwiskami, ale potem zrobili błąd, w pośpiechu zapomnieli, że na pokwitowaniu i na wyjściu podpisali się jednak. No więc... Tyle mam do powiedzenia odnośnie tych paszkwilów. Nie dajcie się zwieść. Oczywiście ja nie namawiam do tego nikogo, żeby to stosować, ale żeby uczyć się więcej, książka przedstawia po prostu sposób, w jakim prawo morza nas niewoli. Ważne jest, że obojętnie ile razy zapytają, a ciebie pytali w czterech, kim ty jesteś, jak się nazywasz, podaj imię, podaj nazwisko, a ty w zaparte Arian i to ci to dupsko uratowało. A tylko to, bo inaczej musicie zrozumieć ideologię tego. Każdy, kto się przyzna do nie swojego imienia i nie swojego nazwiska, a nie swojego dlatego, bo nie on je wykreował, to znaczy, że jest kłamcą. To znaczy, że jest kłamcą, bo to z tego pierwszego kłamstwa aktu urodzenia to wszystko pochodzi, więc jest kłamcą, a kłamca, który wprowadza, nawet oni mają taki artykuł, że kto tutaj uniemożliwia tożsamość ustalić, a ja mam tożsamość, a ja nie jestem, a oni tego nie uznają, ale to jest ich problem, natomiast ja wtedy jestem poza ich jurysdykcją, nie mają do mnie po prostu dostępu, nie wyrażam zgody, nie rozumiem, oni się bez przerwy pytają, rozumiesz? Ja mówię, nie rozumiem i nie wyrażam zgody, nie świadczy mi waszego serwisu, nie chcę, dziękuję, nie. I tyle, i to bez przerwy powtarzałem, w końcu jak mi właśnie wykręcili ręce, zdjęli odciski, to połączyli, to na bęben wrzucili i wyszły jakieś tam sprawy, jak byłem małym dzieckiem jeszcze i na czerwone świetle przechodziłem niemal do tego stopnia. Także dziękuję za uwagę, a wszystkich agentów i idiotów pożytecznych zapraszam na spotkanie, oczywiście bez żadnych opłat, na mój koszt.
we Wrocławiu. Jak ktoś ma pretensje, a szczególnie ci emeryci ze spółdzielni, do której w życiu nie należałem, to zapraszam. Jak się tacy pojawią, to zapraszam. Zobaczymy, jakie mają podstawy. Nie było żadnego syndyka, żadnej sprawy. Sprawy są, owszem, ale nie było żadnego zakończenia sprawy przez 25 lat w tej sprawie i nie chodziło o żadną spółdzielnię, dodaję, i nie chodziło o żadnych rencistów, dodaję, ani emerytów i takie itp., itd., etc., etc. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że dostaniesz. Arian, masz jeszcze do mnie, masz jeszcze parę sekund, bo jeszcze dwa pytania mam i musiałbym je zadać, bo inaczej szybko będziemy musieli dogrywkę zrobić. Dobra, szybko. Więc pytanie pierwsze. Padły zarzuty. Masz wypasiony jacht. Za jakie pieniądze go kupiłeś? Powiedz, w jakim PGR-ze pracowałeś, bo powiedzieli, że powinieneś to wyjaśnić. W jakim PGR-ze, ile nachabiłeś pieniędzy, ile ludzi okradłeś, oszukałeś, jak do tego jachtu doszłeś? Powiedz na ten temat coś. Jasne. Ja nie mam w ogóle jachtu. Jak ktoś jest milionerem, to ma jumbojeta i potrzebuje pilota, żeby go woził i ja jestem takim pilotem. Pracuję dla gościa, który ma 160 takich jachtów na całym świecie i mnie rzuca tam, gdzie jest taka potrzeba, gdzie są klienci, żeby im poopowiadać, nauczyć i tyle. Ja nie mam własnego, pracuję z tego, utrzymuję się przez wiele lat. Po prostu pracuję dla kogoś, co ma takich jachtów bardzo wiele i to nie jest Polak, Amerykanin. Dziękuję. Dobrze. No to fajnie. Inne pytanie, kolejne pytanie? I ostatnie pytanie, więc napisałeś dwie te książki, dwa te welcery, nie wiem, jeden i drugi, to jest pierwsza część, to jest druga część. I teraz pytanie, czy ty napisałeś obydwie te książki sam? Czym się posiłkowałeś? Bo ludzie powiedzieli, że to jest niemożliwe, że ty te książki sam napisałeś. Odpowiedź uczciwie na to pytanie, czy ty te książki napisałeś sam? Nikt mi nie pomagał, natomiast powtarzam, kreacji moich słów w tych książkach jest poniżej 5%. Źródła tej wiedzy są podane w bibliografiach. Około 200 książek w obu... sztuk literatury zwartej w obu książkach i są wszystkie w bibliografii wymienione, również strony internetowe. Ja tylko jestem przekaziorem, przekaźnikiem, łączę kropki, syntezuję, analizuję, ale nie tworzę tych informacji. One są tak jak i bieżące, tak i te wszystkie są po prostu z cząstkowej wiedzy z tych książek. Nie przeczytałem tych 200 książek całych, jedynie te fragmenty, które mnie interesowały do układanki, potrafiłem w miarę postępu postawić kolejną tezę i szukać, dowieść jej albo ją obalić. I to mi się udało, to wszystko jest opisane, a źródła tej wiedzy właśnie w przypisach dolnych obu książek, to nie jest beletrystyka, jakieś opowiadania, widzi mi się, tylko to jest książka o charakterze naukowym z przypisami dolnymi, stąd nie wydaje audiobooków, etc., etc. To wszystko. I nikt mi nie pomagał. Nikt mi nie pomagał. Nigdy. Więc, ale, nigdy. Nawet, ale miałeś... nawet znaczki sam naklejam i do tej pory sam wysyłałem. Teraz zaprzestałem nosić to na pocztę. Zawarłem nową umowę z innym operatorem PDP i oni odbierają to wszystkie przesyłki, dostarczają w jeden dzień, a nawet taniej to robią, chcieli takiego klienta pozyskać, jakim jestem ja. ISBN-y są prawdziwe, książka istnieje, nawet dwie. Wszystko jest jak najbardziej legal, można sprawdzić u źródła, kto wydał na te, jak już moje dane zostały nielegalnie ujawnione, to proszę sobie sprawdzić u tego, kto wydaje, a naprzód ustalić, kto wydaje i nie gadać bredni. Dziękuję, to wszystko. Więc powiedz na sam koniec, gdzie ludzie, ci, którzy teraz te zarzuty postawili, gdzie mogą cię w najbliższym czasie spotkać, żeby ci to wszystko wygarnąć? Na witrynie, jak zwykle przy dzwoneczku, najbliższe spotkanie, mój event we Wrocławiu. Zapraszam. Kiedy? Ostatnie miejsce we Wrocławiu. Tam jest telefon do organizatora. Zaraz, już mówię konkretnie. Proszę bardzo, 22 lipca, godzina 16, Wrocław, mój Wrocław, organizator Marek, 603-493-586. Spotkanie jest w Parku Technologicznym we Wrocławiu, w głównej sali. No, duża sala, ale miejsc już się kończą.
Także zapraszam wszystkich, a szczególnie tych właśnie, którzy tutaj autorów tych paszkwili ośmieszę, ostrzegam. Nie przypuszczam, żebyście mieli na tyle odwagi, bo byście nie wyłączali komentarzy, po prostu jesteście oszczercami i robicie krzywdę. Ja do sądu Matrixa z wami nie pójdę, bo nie chodzę, nie korzystam, ale sprawiedliwość was dopadnie i tak. Żegnam i do zobaczenia. No to wszystkiego dobrego, dziękuję ci za te wszystkie informacje i dziękujemy też wszystkim, tak, którzy te zarzuty postawiali, za krytykę konstruktywną. Dziękujemy i dziękujemy również tym, którzy ujawnili się, jaki mają stan świadomości i z kim mamy do czynienia. To wszystko jest dla weryfikacji. Dziękujemy wam za wszystko, za to, że jesteście z nami i ci, którzy z nami dalej będą, tych zapraszamy dalej do wspólnej zabawy. I pozdrawiam, dziękuję ci Zygi, dziękuję państwu i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, Arian. Cześć. Cześć, cześć.